Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. Pomyślałam sobie, że chyba jeszcze ani razu w vlogach nie rozmawiałam sobie z wami w kuchni. Właśnie z mokrymi włosami, w szlafroku. W poprzednim mieszkaniu cały czas się tak vlogi zaczynały, a teraz jeszcze tego nie robiłam. Więc stwierdziłam, że dzisiaj tak zacznę. I jest przed 8:00 i jest już takie piękne słońce. Chociaż w nocy było dosyć chłodno, mieliśmy zamknięte okna. Ja też mam trochę taki ciemny głos, ale u mnie to jest alergia. I właśnie wstałam, wykąpałam się i będę sobie robić, znaczy nie będę robić śniadanie, wiesz, gdzie jest. Będę jeść moją połówkę kanapki z Subwaya z wczoraj, gdyż zawsze proszę Tomka, żeby mi kupił małą, po prostu tej dużej. Dla mnie połówka tej dużej to jest naprawdę za dużo. No i co, mamy piękny dzień, muszę teraz usiąść chwilę popracować. Muszę zrobić jedną rzecz. A dzisiaj w ogóle są moje imieniny. Czyli to, żeby być jakoś, nie wiadomo jak obchodziło, ale spotkam się z mamą. Może z Tomkiem pójdziemy gdzieś na jakiś obiad. Nie wiem, bo już taka, ja nie wiem, pensowa, tylko są takie pyszne. Takie jest taką w ogóle. To ma na pewno milion kalorii, bo jest już nie sprawdzę. Ale to są naprawdę przepysznie. Czuję, co ty robisz? Chciałam mówić, ale się ci robię w swoim domku, który pada słońce, ten promyk z powodu mi się grzeje. Cały czas mnie boli ten mój rozcięty palec. Zrobię sobie herbatę w moim kubku z Starbucksowym. O, to jest akurat świąteczny spray. No i tak będzie. Tak będzie wyglądał mój dzień, także zabiorę Was ze sobą, a ja się zabieram za jedzenie, za pracę. Hej, to znowu ja, pokażę Wam co mam na sobie. Już jest, która już jest godzina trzecia. Moja mama właśnie wyszła, tu siedziałyśmy sobie chwilę. Zjadłyśmy sobie pyszne buzetki. I pokażę Wam co mam na sobie i wychodzimy z Tomkiem na obiad. I tak, mam na sobie taki luźny sweter z Zary, czymś luźny, tu ma takie te rękawy i to zawsze problem, że musi być luźna kurtka, żeby tu pod pachą się zmieściło. Chciałam założyć taki różowy żakiet na to, ale niestety. I co, na ustach mam Smashbox Indiment, taki kolor. W opakowaniu się wydaje bardziej różowy, na ustach jest bardziej nude. Ale i tak fajnie to wygląda. Mam sobie okulary. No, w ogóle w domu jest chłodno, ale na zewnątrz jest dosyć ciepło, no więc nie wiem. Wzięłam sobie tą kurteczkę cienką najwyżej. No zdejmę, bo tak się trochę przychmurzyło. Nie wiem, czy będę palać, czy co? Wezmę sobie tego boja i mam rurki z Only i Converse'y, takie turkusowe, ja nie zapomniałam, wiecie co, ja kiedyś je kupiłam, one są dosyć niewygodne, mam te drugie białe, które w ogóle bardziej by mi pasowały i bardziej lubię, ale uprawy się suszą, więc zakładam te turkusowe. No i tak, coś jeszcze, to było wszystko, co chciałam Wam pokazać i uciekam. I zabieramy ze sobą. Aj, my źle idziemy, to jest tam. Na słonia imieniny idziemy do słonia. No, nie było widać pod słońce. No w ogóle już coś, ten fokus jest niestety jakiś taki. Coś już, ta kamera. Nie za bardzo, no. Ale tutaj widzicie, jest słoń. Jest. Na zewnątrz? No. Kurczaczka. Mhm. Ja zjem prawn masala. Ja nie zmieniam. Nie zostaję zmieniasz? I garlic naan. Ja też garlic naan na pewno.
Ale jaki jest wybór wegetariańskich dań? O, ziemniaki z kalafiorem w sosie curry. No, to może być dobre. Ale nany są najlepsze na świecie. No, czego się spodziewałeś po kurczakach? Po kurczaku w szpinaku? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Tak. Taki bardziej biały niż zielony. Nie, no ja się spodziewałam, że będzie bardziej zielony. To jest najlepsze na świecie. To jest najlepsze na świecie. Naprawdę. No dobra, ale... Solony karmel i śmietanka, dobre? Siadamy sobie? No możemy sobie tu usiąść. Hej, to znowu ja. Wróciliśmy do domu. Tomek poszedł na mecz. Powiem wam, że podobają mi się te włosy, jak sobie dzisiaj zrobiłam, że takie zostawiłam proste końcówki. Fajnie się to układa. Zobaczymy, czy jeszcze to na jutro wytrzymam. Pewnie nie na mój włosy. Ale... O, bo takie niby są pofalowane, ale takie to nie są loki. Pierwszy raz w sumie takie robiłam. Całkiem spoko. Makijaż już mam cały powycierany. Ale co tam? No i tak, słuchajcie, cheat day to jest mało powiedziane. Dzisiaj zjadłam na śniadanie pół kanapki z Subwaya. Potem na lunch, nazwijmy to, zjadłam z mamą wuzetkę. A potem z Tomkiem poszliśmy na obiad i zjadłam masalę z krewetkami, garlic nanem i ryżem. I powiem wam, że na pewno już dzisiaj nic nie... O, chociaż jest 18.39, to i tak nic nie zjem, ale... źle mi. Źle mi, po prostu mi źle. Pokażę wam, co dostałam od mamy. Moja mama zawsze, jak się pyta, co mi kupić, to ja zawsze mówię, kup mi piżamkę. I dostałam taką letnią z flamingiem. Przyda mi się, bo w sumie też dostałam od mojej mamy kiedyś taką inną. Też w takim fasonie i bardzo ją lubię latem, czy nawet po prostu, jak czasami wiecie, grzeją kaloryfer, jest ciepło. To. I do tego są takie spodenki bananasy. O, one mają kieszonkę, nie zauważyłam. Super. I do tego jeszcze, zobaczcie, to jest zestaw do tego i to są kapcie takie. Takie milutkie, ale no nie japonki, ale zobaczcie, że takie właśnie na lato są takie mega miłe. Naprawdę super. To jest fajne. A, jeszcze właśnie pokażę wam, bo już schowałam, ale moja mama mi teraz ważyła coś takiego i to jest w ogóle super patent, zobaczcie. To jest taki kosz na zakupy. One są... One są w różnych wzorach. O, ten wygląda tak, no tutaj wiecie, jest taki i on w środku jest, ma taką powłokę termiczną. Wiecie, jedną ręką to jest zawsze problem. O, widzicie, że jak włożycie coś zimnego, no to będzie wam trzymał temperaturę i tu się składa ta rączka tak i o, on się składa na płasko, więc super. Ja sobie myślę, że nawet mogłabym go chyba na rower założyć z tyłu na bagażnik. O, i on jest właśnie z Home & You. Także super fajny prezent, taki praktyczny właśnie. Znaczy, to wiedziałam, że dostanę, bo widziałam mojej mamy i mówię, tak, też mi taki kup. Także super. W ogóle jakieś dzisiaj przyszły różne przesyłki do mnie. Tu między innymi przyszło jedzenie dla zwierzaków, więc muszę to rozpakować. Muszę poskładać pudła do... No, kartony do segregacji. Pozgniatać i spakować. Tomek poszedł na mecz, nie wiem, czy mówiłam? Tak. Tomek poszedł na mecz, a ja chyba wiecie co, się zaraz wykąpię, bo właśnie już jestem mega zmęczona. Zmyję sobie makijaż. I może sobie obejrzę, słyszałam, że podobno na Netflixie jest jakaś nowa wersja Ani z Zielonego Wzgórza. Ja kocham Ani z Zielonego Wzgórza, ja po prostu książkę znam na pamięć. Czytałam ją nie wiem ile razy, miałam na kasetach.
słuchowisku, słuchowisko e-booka, nie e-booka, jak to audiobooka. Byłam mała, zanim z Zielonego Wzgórza znam na pamięć, uwielbiam, po prostu uwielbiam. Więc jestem ciekawa, więc zobaczmy, jak będzie wyglądała ta współczesna wersja. Więc może sobie zobaczę jeden odcinek. No i tak. Dobra, to ja się zabieram za robotę, a potem się idę kąpać. Muszę jeszcze kwiaty podlać. Muszę się nimi teraz dobrze zajmować, żeby mi nie uschły. Staram się pamiętać je podlewać co wieku. Oczywiście nie wszystkie, bo nie wszystkie to lubią, ale te, które lubią, muszą być podlane. Więc... Wam pokażę, czyściłam tą plamę na tarasie. Pan mi w sklepie budowlanym polecił jakiś preparat. No i zobaczymy. Wydaje mi się, że trochę zeszło. Jeszcze tutaj jest wilgotno od tego preparatu. Ale wydaje mi się, że pomogło. No zobaczymy. A tu są kwiatki. Po płatkach, wiem. Jasne. Hej, hej, to znowu ja. Tu mi się coś zrobiło takiego pięknego. Życie. I jak widzicie, siedzę już w łóżku. Nic nie obejrzałam, ale za to zmontowałam dwa filmy, tak, i zaraz może coś obejrzę, ale chyba sobie coś obejrzę na YouTubie. Zapaliłam sobie świeczkę, żeby było miło i zaraz sobie zrobię jeszcze zieloną herbatę. I co mam wam jeszcze powiedzieć, Tomek będzie chyba dopiero za godzinę czy za półtorej, jakoś tak. I siedzę sobie w łóżku i pokażę wam moją akcję. Stopa tutaj oczywiście. Sushi. Sushi. Sushi w nowej bluzie, do której Hell Hawaii. Pokażę się tak. I do tego są leginsy ludzkie. Także jak chcecie być maci-maci ze swoim piesełem, to obczajcie na gałganie. Zawsze macie linki pod spodem w filmie. Jak jest suszeczek? Fajnie się śpi na miejscu pana? Tak? Jest fajnie? Nie przeszkadzać, rozumiem. A ja, słuchajcie, mam akcję stopa i wiecie co, używam, zobaczcie, mam takie podwójne skarpetki, to są takie bawełniane skarpetki do właśnie do kremowania stóp. Te akurat są z Eco Tools, ale znajdziecie takie w Rossmanie, ostatnio widziałam takie zwykłe, jakieś rossmanowe chyba za 5 zł. I smaruję stopy kremem, nakładam taką skarpetkę. Potem nakładam sobie taką, o, taką grubszą i robię sobie taką akcję, akcja regeneracja, już się przestraszyła SMS-a, przed latem, bo, znaczy przed latem, no miejmy nadzieję, że za chwilę się zrobi już na tyle ciepło, że będzie można nosić kołe, stopy, sandały, japonki, klapki i tak dalej, bardzo na to czekam, więc robię sobie zawsze co roku taką akcję. Znaczy nie to, że tylko w tym okresie w roku, ale wtedy szczególnie i potem mam piękne stopy. A jeszcze wam pokażę, zobaczcie. Już powoli zachodzi słońce. Nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale powoli już zaraz się robi ciemno. Więc zaraz będę się z wami żegnać, bo miga mi bateria i... Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Ja wiecie, muszę pokazać, bo Sushi się nauczył nowej sztuczki. No? Sushi! Chodź tutaj do mnie. Chodź. Chodź. No chodź. 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 I patrz. Chodź do łóżeczka. No chodź, chłopca.
Nie tak! Umieł tą sztuczkę. Coś innego, sztuczkę. Chodź. Powtórka. Oskubany. No, widzisz? To jest nowa sztuczka. Tyle skoki oglądał i się nauczył. No. Dzisiaj kurde przy mnie, ale wiesz co ona robi? Ona tak biegnie, tam się rozpędza, biegnie i tu się tak odbija i tak skacze na to. No widzisz. Ale teraz opanowała z ten, bez rozbiegu. Warto było oglądać skoki? Nie, Susi, nie. No. Piki rady karatowej. No już basenie, dobrze. Nie? Orki z Majorki.